No, dzień dobry, drogie byki. Witam Was serdecznie w czytaniu na pracę i finanse na marzec 2021. No to jest jeden z tych nowych rozkładów, także dajcie znać, czy Wam się tego typu rozkłady podobają, czy może być taka forma. Będzie mi miło za każdy like, za każdy komentarz. A w tym czytaniu przyjrzymy się, jak wygląda Wasza sytuacja obecna, co właśnie przyniesie marzec, na co uważać i na czym się skupić. Oczywiście zakończymy kartą radą i kartą taką inspiracyjną, dotyczącą prawa przyciągania i pieniążków. Dobra, jak wygląda Wasza sytuacja obecna? Paź buław, dziesiątka mieczy, piątka kielichów. Dokładnie te same karty, co u koziorożców. Przyszłość, as kielichów, dziewiątka kielichów i as pentakli. Jeżeli macie w swoim horoskopie urodzeniowym koziorożca, to zdecydowanie obejrzyjcie też ich rozkład na marzec. Na co uważać? Na asa buław. Na czym się skupić? Na rycerzu kielichów i rada. Arcykapłanka. Pięknie, kochani. No, takie podobne czytanko wyszło. Dobra, co, jak wygląda sytuacja obecna, kochani? No, widzę, że rozpaczacie nad czymś. Coś Wam nie wyszło tak, jak tego chcieliście. Może jakiś projekt nie poszedł. Może zostaliście zwolnieni z pracy. Może ktoś Was w jakiś sposób oszukał. Nie wypłacił Wam pieniążków za wykonaną pracę. Albo zostaliście zwolnieni w ostatniej chwili. No, coś tu poszło nie tak. Strasznie nad tym rozpaczacie. Do tego stopnia, że możecie nie widzieć nowych opcji dookoła, które się pojawiają, bo za bardzo jesteście skupieni na tej przeszłości, na tym, co się wydarzyło. No to sytuacja dosyć mocno Wami gruchnęła, tak? Dosyć mocno poturbowała Wasze finanse, Waszą pewność siebie i w ogóle gdzieś tam Wasze życie. Może być tak, że faktycznie ktoś Wam wbił ten nóż w plecy po prostu, tak przysłowiowy, nie? Zostaliście właśnie oszukani przez kogoś. Może były jakieś manipulacje w pracy, jakieś oszustwa, kłamstwa. I może sami nawet postanowiliście odejść z tej pracy, co Was bardzo przytłoczyło, tak? Bo zostaliście bez środków do życia. Ale jeżeli to nie chodzi o zwolnienie z pracy, no to jesteście przytłoczeni sytuacją, która jest obecnie w Waszej firmie albo w miejscu, w którym pracujecie, tak? Może też były jakieś manipulacje, jakieś ktoś pod kimś, jakieś, wiecie, dołki kopał i tak dalej, i tak dalej. Może nawet kilka razy wpadliście w ten dołek i się wywróciliście. Tak czy tak, to już jest za Wami. Powinniście to podkreślić grubą krechą, wyciągnąć jakieś lekcje z tego i skupić się na nowym. Bo widzę, że przychodzą do Was jakieś wieści o czymś nowym, o jakiejś nowej możliwości właśnie do działania, do zarobku. Może to być związane z jakąś Waszą pasją, tak? Ktoś Wam zaproponuje współpracę albo ogólnie jakiś pomysł zarzuci. Ty, dlaczego nie zajmiesz się tym albo tamtym? Przecież jesteś w tym dobry, mógłbyś na przykład właśnie pójść w tym kierunku, tak? Także tu jest zdecydowanie... Może ta informacja przyjść z zewnątrz, albo w Was się obudzi taka chęć do działania ku czemuś nowemu, ku właśnie swoim pasjom, ku czemuś, co rozpala w Was tą właśnie tą chęć do działania, do ruchu do przodu, tak? Wyjścia z tej energii właśnie 10 mieczy i pójść do przodu. Także coś tu się nowego zaczyna i kochani, zaczyna się dla Was coś przepięknego. Macie dwa asy, as kielichów i as pentakli, a pomiędzy nimi macie dziewiątkę kielichów. Wiecie, co oznacza? Spełnienie marzeń. Dziewiątka kielichów oznacza spełnienie marzeń. Najwyraźniej w jakiejś nowej branży, może o której byście w życiu nie pomyśleli, bo to jest coś, do czego wasze serducho bije bardzo mocno. To może być związane nawet z jakąś, nie wiem, właśnie mówię, pasją, tak? Czymś, co kochacie i nagle stwierdzicie, właściwie dlaczego ja się tym nie zajmuję, a może otworzę właśnie własny biznes, tak? Z tym związany i jednocześnie będziecie mieć miłość do pracy i jednocześnie będziecie mieć kasy z pracy, kochani. Dlaczego tego nie połączyć, tak? Pasji, miłości do roboty razem właśnie z kasiorą, z finansami. Kochani, o czymkolwiek byście nie pomyśleli, to jest coś, co może Was doprowadzić do tego. To dziewiątki kielichów, do spełnienia Waszych marzeń. Także nie dość, że będziecie mieli z tego kasiorę, to jeszcze satysfakcję. No kurczę, czego chcieć więcej w pracy?
Fantastycznie, moi drodzy, fantastycznie, ale szykuje się zdecydowanie dla Was coś nowego, bo macie dwa asy z trzech kart, a pomiędzy nimi spełnienie marzeń. No kurczę, mega. Coś nowego się z Wami dla Was szykuje. To może być podpowiedź od kogoś, tak? To może być informacja od kogoś, która gdzieś tam zapali taką żaróweczkę w Waszej głowie i rozpali tą chęć do działania. I zacznie się zdecydowanie jakiś nowy etap w Waszym życiu, jakiś nowy rozdział. Po tej dziesiątce mieczy, dziesiątkę to już jest koniec, nadchodzą dwa asy. Dwa nowe początki, skumulowane w jedno. Albo jakieś dwie oferty pracy, jak najbardziej. O tym też nie pomyślałam, że to mogą być całkowicie dwie odrębne oferty pracy. Do jednej czujecie miłość miętę, a z drugiej będziecie mieć kasę i stabilizację, ale to połączenie da Wam właśnie to szczęście, tak? Bo jednocześnie będziecie wykonywać i to, i to. Także to mogą być dwie jak najbardziej prace. Kochani, ostrzeżeniem jest as buław. Właśnie zastanawiam się, dlaczego as buław. As buław też jest kartą nowego początku, ale mówi o działaniu, tak? O ruchu, o przepływie energii. I tak sobie doczytam jeszcze, dobiorę jedną kartę do tego asa buław. Dlaczego na to trzeba uważać? Bo gwiazda, coś jest jeszcze nieuleczone z przeszłości. Albo uważajcie, żeby nie gwiazdożyć za bardzo. O, czekajcie, dwie karty mi się w ten. Królowa buław, aha. I wisielec. Wiecie co? Może to być taka właśnie blokada przed tym nowym pod względem, że dużo przeżyliście w starych pracach gdzieś tam, w starych sprawach właśnie zawodowych i trochę obawiacie się też tego działania. Może nie do końca czujecie się na siłach, może nie do końca czujecie się na tyle pewni siebie, żeby pójść w to coś nowego. Ale jest wymagane od Was, żeby spojrzeć na tą sprawę z innej perspektywy. Jeżeli skupiacie się za bardzo na przykład na pieniądzach, tak? A, bo z tego może być mało kasy, a po to będzie się długo rozwijać, a bo ja nie wyrobię, a bo ja mam rachunki i tak dalej, tak? To może uznajcie to na razie jako coś dodatkowego. To raczej nie powinno być ostrzeżenie przed nowym działaniem, tak? Wydaje mi się, że ta karta ostrzega Was, żebyście nie bali się działać, bo tu nadchodzą te nowe rzeczy. Może to jest kwestia właśnie uleczenia się z tej sytuacji z przeszłości. Może też świadczyć o tym, że właśnie nie czujecie się na tyle pewni siebie, żeby otworzyć coś nowego, żeby postawić na swoim, na swój rozwój w jakiś sposób, tak? Także musicie spojrzeć na sprawę z innej perspektywy, żeby dostrzec w sobie te możliwości, tak? Po prostu te możliwości, które tkwią w Was, tak? Królowa buław jest pewna siebie, ona jak coś chce, to ona działa. Ona się nie boi walczyć o swoje, także nie bójcie się walczyć o swoje. No właśnie, na czym skupić swoją uwagę? Na tym, co Wam serce podpowiada. Po prostu na tym, co Wam serce podpowiada, kochani. Jeśli do tej nowej opcji, tak, rozwoju, zarobku, serducho Wasz aż się wyrywa z piersi i mówi tak, 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 to jest to, co ja pragnę, to może warto go posłuchać? Nie tylko serca, kochani, ale intuicji. To jest Wasza rada. Słuchajcie głosu swojej intuicji. Karta arcykapłanki jest kartą osoby o głębokiej wiedzy, o głębokiej świadomości i o głębokiej takiej więzi ze wszechświatem, z losem, z Bogiem, tak? Z czymś tam wyżej, tak? Ona słucha tego głosu, wchłonie go do siebie i przetwarza na swoją mądrość, na swoją wiedzę, tak? Ta osoba za dużo nie mówi, tak? Żebym powiedziała, że radę dla Was, żeby też nie gadać na lewo i prawo o swoich planach, o swoich zamiarach na przyszłość i tak dalej. Zatrzymajcie pewne sprawy dla siebie, kochani, bo może będą jakieś osoby, które będą próbowały Was albo zniechęcić od tego pomysłu, właśnie takim gadaniem, że a, bo wiesz, z tego może być mało kasy, a ten, a tamto i tak dalej, przez co będziecie upadać z tą pewnością siebie. A tu o to chodzi, żebyście działali. Działali za głosem serca i za głosem swojej intuicji, kochani. No, bo tu jest fajna szansa na nowy początek, na coś stabilnego. Nie tylko, co będziecie kochać, ale też, co przyniesie, wiecie. No.
Dobra, wylosujemy sobie jeszcze jedną kartę taką inspiracji dla Was, moi drodzy. O, nie, za dużo. Jedną bym chciała, poproszę jedną. Historia mojego życia oraz prawo przyciągania. Każdy z poszczególnych elementów, które składają się na Twoje doświadczenie życiowe, objawił Ci się poprzez potężne prawo przyciągania, jako odpowiedź na Twoje myśli i historię, jaką opowiada Twoje życie. Twój majątek i posiadane aktywa, samopoczucie oraz stan zdrowia, elastyczność, rozmiar i kształt Twojego ciała, Twoje środowisko pracy, to, jak jesteś traktowany, satysfakcja zawodowa oraz nagrody, w istocie całokształt szczęścia, jakie spotykasz na swojej drodze, wszystko to ma miejsce dzięki historii, jaką opowiadasz swoim życiem. Także, kochani, prawo przyciągania ma ogromną moc. Pamiętajcie, że to, o czym myślimy, to przyciągamy. Także nie skupiajcie się na tym, co już za wami, nie płaczcie nad rozlanym mlekiem, nie skupiajcie się na swoich brakach, nie skupiajcie się na tym, czego nie macie, tylko skupcie się na tym, co chcecie osiągnąć. Jak chcecie się czuć, kiedy zaczniecie tą nową pracę, ten nowy projekt? Jak chcecie się czuć, kiedy będziecie zaglądać na swoje konto? Jaką satysfakcję chcecie czuć wewnątrz siebie? I czego pragniecie? Skupcie się na pozytywnych myślach. I słuchajcie intuicji i swojego serca. Ono Was zawsze dobrze poprowadzi. Nawet w tych sprawach finansowych, o czym często nie myślimy za bardzo, bardziej się kierujemy tą logiczną stroną. Ale tutaj też trzeba bardzo, ale to bardzo słuchać głosu intuicji i serduszka. No? Ciekawe. Dobra, to by było na tyle, moje drogie byczki. Trzymajcie się cieplutko. Życzę Wam cudownego miesiąca. Buziaczki, pa, pa.